Witam widzów. No i dzisiaj ostatnie szlify, szyby myte. No fajny efekt jest, tylko szkoda, że na jeden dzień. No zależy. Jeszcze póki jeszcze będzie takie, jak mówiąc, mocne, to może dwa dni wytrzyma to. Tego. No i tak o widzicie, pokażą mi co nieco te ledy. Tu jest niemyty. Tam nam idzie burza, trochę nie daje zaczynać robić, na razie trzyma wilgoć, ale nic, jedziemy dalej. Włączę, o, gdzie lepiej widać, pokażę wam jak te światła, tu jeszcze brudno, halo, jak fajnie, wszystko widać. I o, szybki umyte, tylko szkoda, że na jeden dzień, dobra. Odpalamy bizona. Dobra, dajemy mu. Dobra, gazu. Powinien, jeszcze pokażę wam jak ten chodzi Joy teraz. Jaki czulszy jest. Dobra, palimy. Dobra, na 900 obrotów. Ręczny jest, dobra, zaciągnięty. No i dobra, sami zobaczę jak pracuje header. Troszkę do góry miałem puszczone. Jeszcze lepiej pracuje. Super jest. Pokażę, o. Wiele jest lepiej. Kurde, teraz to można robić. Powiem wam, rękojeść poszła druga, bo tamta była połamana. No, pod koniec żniw głupotę połamałem. I tak wychodzi, ale wam powiem, że pięknie pracuje. Teraz można sobie... reaguje pięknie, szmacha bizonem. Dobra. Aż wam te ledy. Dorobiłem gniazdo do zapalniczki. Bo trzeba nam ją telefon ładować. Tu mamy ledy. Dobra, włączę. Załączę, to mamy tego ledy. Doszedł jeszcze na tył led. Zobaczcie, w lustereczku cyk. Się zapala nam tył. Mamy dwie strony. Żeby dobrze widział, tak, żeby dobrze widział. Jak nawet cofnąć. Myślę, że egzamin zda. W czasie pracy, dobra, teraz wychodzimy na... A jeszcze tu wam pokażę, jeszcze do wysypu rura, tylko na razie zrobione jest tak, bo nie mam pomysłu, żeby jak to inaczej zrobić. Tu mamy gniazdo. O, i wpytamy. I mamy też poświetlenie rury do wysypu. No, nie wiadomo co w tym roku będzie. Silniczek pracuje. Tu jeszcze musimy szczelkę zrobić do dmucha. Takie ostatnie szlify, no. Dmuchu się po rurze. No i trytytki poszło. Tam do kabiny. No to wam tu pokażę jeszcze. Mamy ledzik. O. Jak motorek pracuje. Zobaczymy płyn. Płyn i lata. Kurde, aż mu się przecina dla mnie ten korek. Jest płyn, dobra. Ja na płynie robię cały czas. Jest lepiej jak woda, bo woda niedobrze dla silnika. Ale każdy ma swoje. I dobra. A tak oto te ledziki małe zrobione są. Skierowane na tył. Na razie na ścianę świecą, się wieje ciekawe jak będzie. Na tym, no i tu mam puszczono z góry całą wiązkę, całą kablę, no i wiadomo, tam i sobie poszło aż do kabiny. I powiem, że super, jestem zadowolony, bo jak chyba będzie dobrze, tylko nie wiem, czy z tej strony dobrze zamontowałem to. No z innej strony będzie wysyp, może tu blokować te światło od strony tu do kombajna, no zobaczymy, jak nie, to zamontujemy pod spodem. No,
Na razie zobaczymy. Może i to zda egzamin, ale tak tam dużo się nie kosi w nocy, bo u nas w tym roku warunki będą bardzo złe. Na razie zimno, w miarę sucho, ale długa jest wilgoć i dużo się nie narobi. Dobra, tu jeszcze też LEDowe te, teraz wam pokażę. LEDowe, stawione takie żarówy. Ojej, będzie widać, czy nie? O, coś co nieco. O, zaraz pokażę, jak one chodzą na tych LEDówkach, koguty. Zaraz załączymy. Ojej, do dołu było. I tak o, jaśniejsze światło jest, ale jest jak oryginał, bo te bym kupił te LEDowe takie, co teraz są 100%, to tak kijowa to wygląda, takie sztuczne. To jest takie jeszcze imitacja oryginału kiedyśniejszego z lat 90. I to mi robota się podoba. I zobaczcie, jak fajnie. Ciekawe jak na podwórku, ale wam powiem, wyślę jak to na podwórku. Bo to będę wtedy używał, no jak cofać czy coś. Zobaczymy, może będę używał w nocy, kosić ci przekup i rzuca cały czas. No i tak oby było. Pokażę wam jeszcze te LEDziki 48, 4 razy. Fajnie będzie to świeciło, jest te efekty. Na razie słabo to widać, bo halo, coraz bliżej. Zaraz w rąbie deszczyk. Dobra, i słuchajcie, no i jakby było. Bizon skończony. Tu na razie mam go zaczepiono, bo na wózek będę kładł. Wózek stoi za drzwiami. No i co? Jutro się zabieram za siekę. Wstawiamy noży, wstawiamy gniotownik, noży wszystkie komplet, stalnicy, no i patrzymy ogólnie co się dzieje. Szykujemy do kukurydzy. O, tak wyglądało. Dobra, to tyle z moich robót. Bizon skończony. Tam już ewentualnie tu się naniosłem trochę błota, ale to tak się naniesie i tak. Sami widzicie, jeszcze muszę go co? Bizona dotankować. Tak, dalej mam niezrobiony ten zegar. Kurwa, tam kupiłem drugi, ale coś mi tu źle od tego. Będę musiał coś zobaczyć. Skoś w oryginale te same, żeby dobrać zegary, ten czujnik, żeby to miało ręce i nogi. Cholera, mi ten stanął od godzin. Będę musiał też pewnie rozbierać, ale to może być więcej deszczu padało. Tu wszystko tak o działa, tu mamy oręczny. Silnika też. O, tu tak o lepiej bez zasłania. Dobra. Ja wam powiem, jestem zadowolony z tego. O, włączymy te podświetlenie. Soi światła mijania. Dobra, kierunkowskazy. Jest ok. Robotę robi. Druga strona. Robotę robi. Także też. Dobra. Klaksony. O. Klakson nie działa. No, będzie trzeba zobaczyć, co tam jest. Pewnie kabelek mógł spadnąć. Dobra, to takie by było tu roboty. Grunt jest zrobiony, będzie można w pole ruszać, aby tylko się wypogodziło i będziemy działać. Dzięki za oglądanie, na razie.